Agnieszko, ja powiem ci, że poprowadzę ten wywiad troszeczkę inaczej, bo ty wysłałaś wczoraj pytania co do siebie, tak. A ja cię znam osobiście i postaram się troszeczkę inaczej do tego podejść, bo mamy dużo pań, które tak jak i ty wyszło z korporacji, wyszło z pracy, po prostu w strukturach korporacyjnych i ja ostatnio gdzieś w grupie przeczytałam twoją wypowiedź, którą wysłałam dziewczynie, która chce odejść z korporacji i pójść na swoje. Ja nie mówię, że dla każdego jest to ta droga dziewczyny, bo niektóre panie odnajdują się w biznesie sieciowym i znam super liderki, która jedna tutaj siedzi i buduje, jest ogromną liderką i czuje się świetnie. Niektóre panie czują się świetnie w korporacjach, ale tobie udało się wyjść z tej korporacyjnej struktury i pójść na swoje. Jak poradziłaś sobie z tym lękiem, z tym strachem? Bo najczęściej panie po prostu boją się tego i często mamy koleżanki, często mamy przyjaciółki, które boją się tych zmian. Jak sobie z tym, kochana, poradziłaś i co mogłabyś przekazać tutaj tym paniom, które mamy nie tylko na sali, bo tutaj większość mamy przedsiębiorczyń, ale przede wszystkim tym kilkudziesięciu tysiącom osób, które obejrzą nas na Forum Biznesu Polska TV. Witaj Milena, witam Państwa. Dziękuję Ci, że w ten sposób poprowadzimy ten wywiad. To jest tak, takie z serca, z intuicji, z duszy, co się łączy nam tutaj z panelami. Tak, ja zamieściłam taki wpis, drodzy Państwo, w odpowiedzi, jaka największa transformacja wydarzyła się w Twoim życiu? I ja w tym wpisie facebookowym napisałam, że żyję w ciągłym poczuciu szczęścia, miłości i sukcesu. Jestem pewna siebie, mam wysokie poczucie własnej wartości, potrafię stawiać granice, buduję swoją markę osobistą. Nawet jeżeli przydarzają mi się kryzysowe sytuacje, to podnoszę się z nich i staję do nich odważnie. Jak do tego doszło? Dzięki rozwojowi osobistemu, ale takiemu głębokiemu, rzetelnemu, poświęciłam na to rok czasu. Ja pracowałam w korporacjach, dużych międzynarodowych firmach deweloperskich. Jestem prawniczką, specjalizuję się w prawie nieruchomości i umowach. I pracowałam przy ogromnych projektach. To, jak podliczyłam ostatnio, to jest wartość kilku miliardów złotych. Wysoka presja, duży stres, ogromne wypalenie, toksyczni ludzie. Cele nie moje, cele korporacji. Ja spełniałam marzenia właścicieli tych korporacji. I w pewnym momencie poczułam, że to już nie jest moje, że ja oddaję energię czemuś, co mnie nie rozwija, a wręcz zwija. W związku z czym szykowałam się do zmiany życiowej, miałam marzenia, które realizuję, żeby budować swoją markę, swój własny biznes. I tak się wydarzyło, ta zmiana nastąpiła w ubiegłym roku. Buduję swoją markę prawniczą, dobrze umówieni i dostarczam najlepsze dokumenty i wzory umów, które są potrzebne do prowadzenia biznesu. Wspieram przedsiębiorcze osoby, te, które chcą zacząć swój biznes i chcą ten biznes prowadzić bezpiecznie pod kątem prawnym. Więc to jest moja grupa. Ja jestem propagatorką takiej koncepcji, żebyśmy wszyscy, nie tylko kobiety, ale tutaj jest szczególna potrzeba dla kobiet, byli niezależni finansowo i mentalnie. Co to znaczy? To znaczy, żebyśmy mieli odwagę do prowadzenia biznesu, do zarabiania, nawet w korporacji, nawet na etacie, ale trzeba być do tego gotowym i mieć odpowiednie przygotowanie mentalne, czyli tutaj asertywność, pewność siebie i poczucie własnej wartości, bo gdy tego brakuje, to przydarzają nam się niestety sytuacje kryzysowe i bardzo często doświadczamy trudności. Agnieszko, rozwijasz własną markę produktów prawniczych, też dobrze umówieni. Skąd ten pomysł i jak to działa?
ten pomysł powstał z potrzeby zarabiania, najprostsza, ale właśnie z takiej potrzeby, żeby dostarczać tym wszystkim osobom, które chcą zacząć swój biznes, gotowe dokumenty, dzięki którym od tak, od dziś, od jutra możecie wystartować chociażby ze swoim biznesem online i sprzedawać swoje produkty i macie pewność, że jest to bezpieczne i zabezpieczone pod kątem prawnym, bo mamy miliony przepisów prawnych, tak? Kiedy ktoś rozpoczyna sprzedaż w internecie, okazuje się, że musi mieć taki regulamin, inne polityki, RODO, tego jest bardzo dużo, więc mój pomysł był taki, żeby zapewnić każdemu dostęp do profesjonalnych dokumentów i dostępnych, tak, bo postrzegani jesteśmy jako prawnicy jako drogie usługi, więc moje usługi są tak przygotowane, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić i tą swoją niezależność finansową budować. Rozumiem, czyli dobrze umówieni, twoja marka prawnicza jest po prostu też dla MŚP, czyli małe, tak, średnie przedsiębiorstwa, które chcą, rozpoczynają na przykład sprzedaż w internecie, tak, mogą też tutaj tą sobie usługę kupić stosunkowo taniej niż idąc do prawnika, bądź oczywiście mogą skorzystać z twoich usług prawnych, tak? Tak, ja oczywiście konsultuję, natomiast tak, to są usługi dla tych wszystkich przedsiębiorczych, takich osób jak fotograf, tak, grafik, każdy, kto potrzebuje sprzedawać swoje produkty, potrzebuje umowy, potrzebuje, żeby zabezpieczone były wszystkie prawa, bo tak jak powiedziałam, mamy RODO, mamy prawa autorskie, tego jest naprawdę bardzo dużo i po co marnować czas, lepiej zacząć zarabiać, a te produkty ja dostarczę. Agnieszka, jesteś takim ciekawym przykładem, bo łączysz ten umysł, czyli prawo, analiza, zabezpieczenia prawne z pracą z podświadomością, metodą też hipnozy, a więc jako coach pomagasz dokonać zmiany przekonań, zbudować umysł zwycięstwa milionera, tak jak Agnieszka, tutaj poprzedniczka, ona się skupiała na uwalnianiu z uzależnień. W czym ty się specjalizujesz, jeżeli chodzi o pracę z podświadomością i z przekonaniami? Tak, to jest moja nowa działalność, ponieważ tak jak wspomniałam, 20 lat w branży prawniczej, teraz zmiana. Kiedy ja doświadczyłam swojej transformacji, przeszłam swój proces rozwoju, odnalazłam w tym, że to było tak transformujące, tak piękne i tak ogromne, że poczułam, że moją misją, to takie, wiem, duże słowo, ale jest to, żeby też uczyć innych i pokazywać innym, jak mogą osiągnąć ten stan szczęścia i spełnienia. I to, na czym ja się skupiam, bo też właśnie hipnoza mi osobiście bardzo dużo pomogła, i pomogła mi właśnie w tych obszarach związanych z tak zwanym mindsetem i tym, co jest potrzebne do tego, żebyśmy prowadziły biznes, czyli pewność siebie, przekonania dotyczące pieniędzy, dotyczące tego też, co tutaj było powiedziane, tak, co w rodzie, jakie panowały przekonania, jakie, co słyszeliśmy. To jest piękne, transformujące i cudowne narzędzie hipnoza, które pomaga bardzo szybko przekodować umysł. I ja byłam zadziwiona pozytywnie, kiedy czytałam książki wielkich ludzi, na przykład Eckhart'a, kiedy on pisał o umyśle milionera i podawał tam różne przykłady, jak osiągnąć ten stan, to właśnie były takie praktyki sięgające do tego, co robimy w trakcie sesji hipnozy. Tak, bo właśnie metody, które, czy Mai Harfecker, czy Tony Robbins, tak, nie oszukujmy, tak, się. Oni wszyscy to stosują. I tutaj mamy Rafała, który kończy całe szkolenie, cały cykl u Tony'ego Robbinsa. Ja akurat miałam kilka, on już cały ten proces przechodzi, to tam jest dużo pracy z podświadomością. I oczywiście takie elementy klasyczne też są brane pod uwagę, szczególnie przy pracy nad budową biznesu, ale
Podświadomość to jest ten klucz, tak. Bo jak ktoś powiedział, mamy dużo przekonań w podświadomości, tak jak na strechu, mamy tam dużo rzeczy, a nie wiemy, co do końca tam jest. Dokładnie. Zanim nie zajrzymy i nie przejrzymy tego, co tam jest na tym strechu, zmagazynowane. I dopóki nie wyczyścimy tego, co tam jest, to będziemy doświadczać prawdopodobnie tych samych problemów. Więc jeżeli ktokolwiek z Państwa odkryje, że ma powtarzające się wzorce doświadczenia, to jest to wskazówka do tego, żeby sięgnąć do własnej podświadomości i zobaczyć, jaki kod jest odtwarzany, jakie przekonanie tam zostało zapisane, które teraz kieruje Państwa życiem. To też tutaj został przywołany Jung, tak? I on powiedział, że dopóki nieświadomego nie uczynimy świadomym, będzie rządziło naszym życiem. I ja na sobie tego doświadczyłam, że w momencie, kiedy zaczęłam pracować ze swoją podświadomością, zaczęłam uzdrawiać to, co tam jest, w moim życiu zaczęły dziać się cuda. Ja mam odwagę do prowadzenia biznesu. Oczywiście mierzę się z różnymi przeciwnościami, takimi, że na przykład właśnie strona internetowa nie jest gotowa, ale to już będzie nie ma... z nami informatyk Piotr. Polecam. Jedzie właśnie z Sopotu do nas, kochane panie. Tak, chętnie skorzystam, ale mnie już tego typu rzeczy nie denerwują, tak? Nie wytrąca mnie to z równowagi. Ja mam swój cel i ja w niego wierzę, bo ta wiara jest najważniejsza. Ja jeszcze się podzielę jedną refleksją. Mi się kiedyś wydawało, że ja jestem osobą pewną siebie. Gdybyście mnie spotkali w mojej pracy w korporacji czy na sali sądowej, byście powiedzieli, że ja jestem pewna siebie. Ale to było kłamstwo. To było tak, jak mówią, fake it till make it. Ja dopiero teraz czuję prawdziwą pewność siebie. Ja dopiero teraz czuję moje własne poczucie własnej wartości, jaką ja jestem wartością. I też to, co było tutaj powiedziane, ta miłość własna. W momencie, kiedy ja to poczułam, to polecam każdemu ten stan. To zmienia wszystko, to zmienia życie. I bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo liderką się staje, liderką się nie jest. Tak. I ja to mówię do każdej z pań, która się boi, do każdej z was, która się boi wystąpień publicznych i być tutaj, bo bardzo często wrzucam moje tutaj panie na scenę, i dla nich to jest jedno z pierwszych doświadczeń na scenie, a potem idą jak ryba w wodzie i płyną dalej i to jest piękne. Plus to jest kwestia przekraczania tej strefy komfortu, tak. I stawania się tą liderką, stawania się lepszą wersją z siebie. Nieprawdaż? Tak, to też jest moje pierwsze wystąpienie publiczne. Brawo, brawo. Zapraszam Was na moje social media, Agnieszka Wolińska, podłoga.pl. Znajdziecie mnie na Instagramie. Tak. Tam dzielę się swoimi doświadczeniami, znaczy będę się dzielić więcej, bo to też jest kwestia wychodzenia z tej strefy komfortu i pokazywania i mówienia o sobie. Więc tam znajdziecie właśnie takie porady w kierunku właśnie, jak zbudować mindset bizneswoman, milionerki. Super. Ja się bardzo cieszę, że podzieliłaś się z nami tą taką historią, bo jest to mega cenne, szczególnie dla tych startujących dziewczyn. Ja tutaj przez te moje sceny przechodziły dziewczyny, które teraz już są i w telewizjach, i w radiach, i mamy tutaj też Radio Kolor. Korzystajcie z tego, żeby robić networking między sobą. I tak jak wspominałam, tutaj to już mówię do Forum Biznesu Polska TV, na dole pod każdym panelem macie listę panelistek i dodajemy też media społecznościowe, czy jak mamy pojedyncze wywiady, żebyście mogli też się z nimi łatwiej zaznajomić. Oczywiście zawsze działa wujek Google, można kogoś wygooglować, tak. I znaleźć wszystko na temat danej osoby, co jest w sieci. I Agnieszko, tak podsumowując jeszcze, czy da się połączyć prawo, rozwój osobisty, czy nie? To nawet trzeba połączyć. I to nie tylko z prawem, ale z tym wszystkim, co robicie w życiu na co dzień. Rozwój osobisty to podstawa waszego życia. Ja mówię tutaj też bardziej o takim rozwoju duchowym, tym takim wewnętrznym, emocjonalnym. Umysłu, nie takich kompetencji biznesowych, bo tego się bardzo łatwo można nauczyć, schematu sprzedaży,
czy lejka sprzedażowego, strategii marketingowej, ale praca ta własna ze sobą, ze swoim sercem, ze swoim wnętrzem, żeby to poczucie was, tej miłości zaistniało, ta prawdziwa pewność siebie. I wtedy też, co tutaj zostało już powiedziane z tej sceny, że w komunikacji mamy dużo manipulacji. W momencie, gdy żyjemy w stanie miłości do siebie, to my wyczuwamy tę komunikację. I my wiemy wtedy, co dana osoba chce nam przekazać. I wtedy my żyjąc w połączeniu ze sobą, nie stosujemy już manipulacji, bo nie musimy. Cieszę się, że o tym mówisz, Agnieszko, bo tak bardzo cenna jest autentyczność, żeby być sobą, tak. Żeby nie udawać kogoś, kim się nie jest. Jestem, jaka jestem, czy jesteś, jaka jesteś. Bądźmy autentyczne, zgodne z sobą. Jeżeli to też jest bardzo cenne, o czym mówisz. I takie jest piękne podsumowanie tego wywiadu z tobą na temat i tego ciała, umysłu, duszy, bo łączysz wszystkie te aspekty, tak, w swojej pracy. Umysł zabezpieczasz prawnie, tak, ciało i ta dusza, czyli ta praca z podświadomością i takie bardziej budowanie, kreowanie literek. Tak, tak. Ja tylko też dodam, że ja kiedy pracowałam nad swoim rozwojem i ze sobą, właśnie przechodziłam przez 3 etapy pracy. I to było ciało, to była aktywność fizyczna, zmiana diety, to była podstawa, aż wołało. Moje takie miałam myśli w głowie, iść na ćwiczenia. Umysł, czyli właśnie praca z podświadomością i ta dusza, te emocje, które wymagały uznania, skonfrontowania i po prostu poczucia. I to dało dopiero ten cud. Dziękuję bardzo. Pięknie podsumowałaś nam tą część wydarzenia, bo tutaj ciało, umysł, dusza i te 2 mini wywiady pięknie podsumowało cały poranek. Dziękuję ci bardzo, a ja zapraszam państwa na półgodzinną przerwę, zapraszam na targi luksusu, zapraszam do kawy, do networkingu, między innymi z Agnieszką Wolińską, prawniczką, mentorką, certyfikowanym coachem i specjalizuje się Agnieszka też w prawie nieruchomości, umowach handlowych, a więc jeżeli któraś z was potrzebuje prawnika, polecam, dlaczego nie, polecajmy się nawzajem, twórzmy taki krąg kobiecego wsparcia, nie tylko kobiecego, bo mężczyźni też są z nami i brawo dla panów, wszystkich śmiałków, którzy są tutaj z nami.